Mariusz Domasat to rodowity legniczanin, który od najmłodszych lat interesował się sportami walki. Z Legnicy wyjechał 17 lat temu, by spełniać marzenia w Irlandii. Założył klub Huzaria Fight Team i sukcesywnie zdobywał uznanie na międzynarodowej arenie w brazylijskim jiu-jitsu i federacji ADCC. Jeszcze we wrześniu sędziował na Mistrzostwach Świata w Las Vegas, m.in. walkę wieczoru Andre Galvao Gordon Ryan. W miniony weekend trzykrotnie stanął na podium jako zawodnik Mistrzostw Europy ADCC w Poznaniu. Golem było 3 złota, ale niestety 2 złota i jedno srebro, ale mimo wszystko ciężkie zawody. Jestem zadowolony, że udało mi się wywalczyć te 2 pierwsze miejsca. Wrażenia po powrocie do rodzinnego miasta fatalne. Jak ocenia Domasat, Legnica nie tyle nie rozwinęła się pod względem sportu walki, ale wręcz zrobiła krok wstecz. Jak na 100-tysięczne miasto to dość przykre. Nawet małe miejscowości potrafią zrobić wyniki na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Legnica jest niechlubnym wyjątkiem. Ubolewa. Polkowice, Głogów, Lubin. Wszędzie są kluby sportu walki i te chłopaki się biją i zdobywają jakieś lokaty, a tutaj Legnica, nie dzieje się generalnie nic. To z pewnością nie kwestia braku uzdolnionych zawodników, a zwyczajnie solidnej organizacji i wsparcia od władz miasta, a zatem pokłosie wieloletnich zaniedbań. Jednak legnicka nieudolność nie będzie spędzać snu z powiek hetmana, który za kilka dni wraca do Irlandii. W sportowych planach udział w Mistrzostwach Świata ADCC, które mają odbyć się w Europie. Chciałbym wystartować i zdobyć to swoje złoto i później mogę iść na emeryturę.